Dzień dobry Pani Magdo, niezwykle miło Panią widzieć. Mamy bardzo mało czasu, bo Pani jest zawsze bardzo zajęta, ale wszystkie biznesy idą Pani bardzo dobrze. Jak to się dzieje, że Pani się udaje, a innym nie? Ja bardzo kocham ludzi, bardzo wierzę w to, co robię i teraz jestem w Podkowie Leśnej. W najpiękniejszym parku, w najpiękniejszym miejscu, w restauracji, która jest kuriozalna, która też się uda. Wydaje mi się, że to jest niesamowite wyzwanie, ale również moda jest dla mnie wyzwaniem i Rafał, Kasia i Ilona, którzy tworzą performanse, sztukę. Myślę, że połączymy to z moim malowaniem, moim malarstwem i być może ich kolekcją mody. Czyli rozumiem, że szykujecie jakiś taki wspólny projekt Państwa? Rafał, chodź, tak. Rafał, ja powiedziałam, że my mamy wspólny projekt, że ja maluję rzeczy, które Ty szyjesz. Tak? Wiem, że maluję mój portret, ale maluję go od roku. Ale będzie malowany na kurtce. O, wow! Którą uszyje Rafał. To ja wolę na płótnie, powieszę w domu. Nie, kochanie, to masz i to, i to. No, dobra. Ale wydaje mi się, że taka kolekcja balowana przeze mnie, minimalistyczna, mogłaby być śmieszna na waszych rzeczach. No, warto przemyśleć chyba. Ja powiem tyle, że my od kiedy znamy Magdę, wprowadziliśmy więcej koloru do naszych kolekcji. I to jest w ogóle... Pojawia się amarant, zresztą zobaczycie dzisiaj nawet pomarańcz. Kolory, których jeszcze kilka lat temu chyba byśmy się na to nie zdecydowali, a dzięki znajomości z tą kolorową kobietą tak się dzieje. Ona czaruje po prostu. Oczywiście, ma Pani dar czarowania. Co Pani zdaniem ludzie powinni zmienić w swoim życiu, żeby żyło im się tak szczęśliwie jak Pani? Za dużo nie projektować każdego dnia na przyszłość. Żyć dniem dzisiejszym, cieszyć się z tego dnia, a nie martwić się tym, co się jeszcze nie zdarzyło. Wiem, że Pani jest bardzo odważna w swoich wypowiedziach. Chciałaby Pani zabronić czegoś w przestrzeni publicznej? Żeby czegoś nie można było robić? Wydaje mi się, hejtu, nienawiści, która niszczy. On na mnie nie ma żadnego wpływu, dlatego że ja go albo kasuję, albo go nie czytam, bo nie chcę. Dlatego, że uważam, że to jest coś, co niszczy i niszczy tych najbardziej, którzy hejtują. No, ale Pani czasem odpowiada. Dlaczego Pani czasem decyduje się na odpowiedzi osobom, które zdecydują się hejtować? Osoby, które aż tyle mają nienawiści, może tego nie wiedzą, są chore i powinny się wycofać w pisania. Chciałabym, żeby znikły i znikają, bo je blokuję. To mam ostatnie pytanie. Co Pani sądzi o takim youtuberze Książulo, który chodzi do Pani restauracji i krytykuje? Nie wiem, uważam, że on ma jakąś niszę, w ten sposób zdobywa popularność. No każdy ma jakiś sposób na życie. Ja mu życzę powodzenia.